troszkę pochodzi i wszystko. I on dzisiaj nie ma pracy. Przedtem roboty było na tyle, że był tylko dał radę robić, a teraz pracy nie ma. Przyjechać za granicę, szukać chleba i już. W mieście w sześciuteńku trzeba kupić, w sześciuteńku trzeba opłacić. To się tak zna inaczej, że nie ma z tej roli, ale kończyk jest, jak ten masz krowy w swoim mleku, masz mąka, jest kartofle, jest warzywo, jest ten kapięcia mięsa też jest, jajko jest. No, w każdym bądź razie już teraz jakby tego, to można i chleba upić i wszystko i wyżywienie jest, tylko że nie ma pieniędzy tak naprawdę powiedzieć. Ja byłam w Przemyślu, to tam z Rosjankami, żebym rozmawiała, no to oni mówili, że na Ukrainie też każdy sobie już sadzi po kawałku tam i sieje, żeby z głodu nie umrzeć. Ale też młodzież i wszystko, pracy nie ma zarobku, a każdy by chciał jakoś żyć, każdy by się chciał czegoś dorobić w życiu, młody ludzie. Tak, a tu nie ma, teraz w teraźniejszym ustroju, tym kapitalistycznym, dla biednego nie ma miejsca, dla biedniejszego człowieka. Biedniejszy pod most, albo pod kościół, żebrać. To już wystarczy, już przestałam. No to jego żona, przecież u niej nie biedują, ale jego żona jeździ, to tak, to tylko może być 3 miesiące, albo ona pojedzie jeszcze 3 miesiące, a później córka jedzie jeszcze 3 miesiące we Włoszech. To ona jak 3 miesiące była, to powiedziała, że mi więcej pieniędzy przywiozła, jak oni za całe lato utargowali z gospodarki. A gospodarka u nich tam idzie w dobrym tempie, niż by jakaś tam taka była. Niech jeden 20 setek by zarobił 2000, to kończy już jej na cyrk tutaj. 2000 jakby tylko zarobił miesięcznie. To inaczej jak tu. Taki, jak on jest przecież, kończy, jest pochodź, żeby on 1000 zł miesięcznie nie zarobił. To jaki to jest interes? Kto to odpowiada za ten kraj? Rządy panowie chrześcijańscy, rządu kościół idzie z nimi, a wcale ich nie upomni, żeby dali jakąś możliwość narodowi do życia temu niższej sfery ludziom. Kościół idzie z nimi, wcale te biedniejsze ludzie kościoła nie obchodzą. Już wystarczy, co teraz jak nagrywa. Ja już nie zniegałam, to już ma co nagrywa. Już teraz jeden drugiego zaczyna urzędnik łapać za łogun, bo przecież kradli, gdzie się pieniędzy podzieli? Kradli i szabrowali kto i co robili i narobili, że dziury w budżecie i wszystko, gdzie się podzieli pieniędzy? To teraz jeden drugiego już łapie i szuka. To ty tamten, bo ja nie wiem, co tamten robił, ten, jak oni się nazywają, te dwa bliźniaki. No taki niski też. Kaczyńscy. Co on tamten Kaczyński robił, że potem się zrobił taki rwetes po jego, temu, żeby o tym, tej sprawiedliwości. Tej. Ministrem. Ministrem, tak. Co on tam zrobił. Taki się ruch zrobił potem. No co my są ludźmi pracy, czym my są? No. Ja cię gadam, ja do ciebie, bo nie raz do ciotki gadam, dawniej, jak nasze dzieci chodzili do szkoły, to był taki wierszek. Wstań o dzieci, idź na poli, gdzie pod ludu wsiąka w roli, gdzie pod jasnym naszym niebem kłosy brzęczą żytnim chlebem. Uchyl czoła, synu miły, przed tym, co się krwawo znoi. Lud i praca to są siły, a świat cały nimi stoi. A w naszej Polsce świat stoi na złodziejstwie, na korupstwie i na oszustwie. Ale nie na ludzi i pracy, na ludziach i pracy ich. Na teraz ludzi i praca się nie liczą, te ludzi niższej sfery. Tylko jest, kto umie dobrze kraść, oszukiwać. I ta korupcja, co tam za korupcja, bo przecież sam urzędnik ten mówił, że Warszawa w korupcji tonie. A jak tam tonie, to ja nie wiem, to ja słyszałam w telewizji, tak? Że miał ten jeden drugiego przepraszać, bo powiedział, że rządzi mafią, tak? Że Warszawa w korupcji tonie. No już, Wacek, wystarczy. Miał robić młodemu, to nagają po plecach, dostał za komunę i musiał pójść do roboty, naprawdę chorego, wzięli do zakładu i dali mu jeść.
Naprawdę poradnik byłoby nie dołącznego. Wzięli do zakładu i dali mu jeść. A zdrowy człowiek mu się robić nie chciał, to na haju dostać do roboty poszedł. Teraz na przykład na rękę idą pijakom i tam jeszcze takim ulicznicom, że mają po troje, po czworo dzieci, państwo bierze i ich chowa, a te dalej gulają. A za komuny tego nie było. Jak był zdrowy, to dzieci wzięli do żłobka czy gdzie, a ich uboj nachają do roboty. Tak. A teraz nie. Teraz się dziećmi się opiekuje, a teraz dalej mogą się hajdamaczyć. Ja nie gadam, jak jest dziecko sierota albo są rodzice chore, no to musi jeden, ten drugi człowiek się tymi dziećmi zająć. Ale jak u nas tu że ona się już 15 kawalerów miała, a on se popija i czworo dzieci państwu chowa. Ja się z tym nie godzę, jak to są rodzice zdrowe.